Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj trzecia metoda czyszczenia M-regionu. Tym razem użyjemy darmowego programu HXD, czyli Hexedytora. Aby wyczyścić M-region, najpierw potrzebujemy wiedzieć, która dokładnie jest wersja w naszym wsadzie. Dlatego użyjemy ME-analizera. Przeciągamy plik na ME-analizer, naciskamy Enter i już znamy wersję M-regionu. W tym przypadku to jest 11.6.29.32.87. Przydatne będzie nam także SKU. Zaglądamy więc do naszego repozytorium i szukamy właściwego pliku. Jak widać, plików 11, 6, 29, 32, 87 mamy kilka. Dokładnie 4. Dlatego patrzymy teraz na SKU. I wybieramy właściwy plik. Użyjemy teraz Hexedytora. Przeciągamy plik z właściwym ME-regionem oraz naszym oryginalnym SAD-em. Przyjrzyjmy się teraz plikowi z ME-regionem. Charakterystyczny początek to FPT i taką też frazę wyszukujemy w naszym SAD-zie. Ctrl F i wpisujemy FPT. W ten sposób odnaleźliśmy początek naszego M-regionu we wsadzie. Zaczyna się tutaj od 0. Ustawiamy kursor na początku M-regionu. Przechodzimy teraz do naszego czystego pliku otwartego z repozytorium. Zaznaczamy wszystko Ctrl-A i kopiujemy Ctrl-C. Kursor mamy już ustawiony we właściwym miejscu. Klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy wklej przez nadpisane lub Ctrl-B. Na czerwono widać zamienione komórki. Pozostało nam już tylko zapisać plik i możemy nim zaprogramować kość. Jeśli film Wam się podobał lub był przydatny, proszę o łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału oraz komentowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.